Nazywam się Piotr Grudzień, pochodzę z małej miejscowości Zygmunty pod Warszawą. Na co dzień trenuję w Dżonkowie, w klubie ZKS Dżonków oraz Start Zielona Góra. Jestem reprezentantem Polski w tenisie stołowym w klasie 8. Zdecydowanie wygrywanie. Lubię wygrywać i po to gram w tenisa stołowego, żeby czerpać z tego największą przyjemność i wygrywać. To było wielu moich idoli od czasów dzieciństwa po teraz. Myślę, że największym z nich jest Janowe Waldner. Korupcja i polityka, i to są dwie rzeczy, których nienawidzę i które są dla mnie odrażające. Chyba ćwierćfinał Igrzysk Paralimpijskich w Londynie w grze drużynowej wraz z Marcinem Skrzyneckim udało nam się pokonać Belgów i dojść do półfinału. Lucjan Błaszczyk, legenda polskiego tenisa stołowego, świetny fachowiec. Wydaje mi się, że nie jestem cierpliwy, w sensie często się spieszę i ta niecierpliwość niekiedy bywa zgubna. Odwaga chyba. Mimo tego, że nie jestem niecierpliwy, to jestem odważny i mimo trudnych chwil w sporcie, w życiu, to jednak staram się zrobić to, na co mi pozwalają umiejętności i dążyć do celu. Złoty medal Igrzysk Paralimpijskich w drużynie wraz z Marcinem Skrzyneckim z Londynu 2012. Jeszcze większe sukcesy niż dotychczas oraz być szczęśliwym człowiekiem. Do Rio jadę po to, aby zaprezentować swoją dobrą grę i na niej się skupić.